Zielonej Góry, Uniwersytet III wieku, solistka pani Aleksandra Matusiak. Zdobyła już u nas Grand Prix, trzecie miejsce i wyróżnienia. Dzisiaj zaśpiewa piosenkę Filozofia małżeńska do słów Mariana Herrara, muzyka ludowa. I mówiłam żartem Agnieszki Osieckiej i Jarosława Abramow-Neverlego. Żadnego trudu nie ma, żadnego trudu nie ma, dlatego znak oczyma, a on już wszystko wie. Żadnych zaklinań nie ma i wypominań nie ma, kiedy przecież go nie trzyma. Chce to dobrze, a nie chce to nie, ale chce. Żadnych umów nie ma i żadnych sporów nie ma i na nic się nie trzyma, tylko z ręki je.
Składasz już na bilet. Okręt zacznie faleć. Zapraszam Państwa ponownie do Zielonej Góry! Zielonej Góry, jak zawsze kolorowej, roześmianej, radosnej i rozentuzjazmowanej! Była Zielona Góra z piłkami, była Zielona Góra z miskami, była Zielona Góra z pałeczkami, a teraz Zielona Góra z pomponami! Ta grupa z Zielonej Góry to grupa taneczna radość tańczenia. Zobaczcie Państwo, jak bardzo Zielona Góra jest prężna i tamtejszy UTW, ile grup tanecznych mają, rozmaitych sekcji. Gratulujemy i zazdrościmy. Opiekunem grupy artystycznej jest pani Aleksandra Matusiak, szefowa UTW, oczywiście pani Zosia Banaszak. Pokaz, który za chwilę obejrzymy, to po prostu będzie bomba, ale bomba! Grupa taneczna Radość Tańczenia. Bomba! Sensual. Muszę mi to sensualny. Sensual. Muszę mi to sexy. Sexy. Muszę mi to sexy. Sexy. Ja ci sobie nie rozumiem, są koniecznie fajne, jakie jest ona. Bomba! Moja wajna jest koszulka. Bomba! Moja wajna. Un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a pelear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sexy, sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento sexy, sexy, un movimiento sexy, sexy. Y aquí se viene azul, azul, con este baile que es una onda. Puedo bailar esto suya, onda. Puedo usar esto suya, onda. Acaba, 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 ac
się zrobiło. Choć Zielona Góra wcale nie dzika, prawda? Zielona Góra kolorowa i bardzo przyjazna, wcale nie dzika. Wielkie brawa dla niezwykłych dziewczyn z pomponami we wspaniałych kowbojskich kapeluszach. To była kolejna prezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Zielonej Góry, a my teraz...